Znowu witamy w programie Problemy z mikami, ciśnieniami i innymi wigbasami. Trzeba rozmontować, bo się nie chce załączać. Wyłącznik ciśniewy blokuje proces działania. No i tak wygląda po ściągnięciu użytkownicy. Tu jest obieg naszych westchnień. Wyłącznik napędzany zarówno ręcznie, jak i przez pompę. Przez pompę tam powinien być taki w odlewie tłoczek, który napędza ten mechanizm i blokuje, nie zezwala na start silnika, jeżeli ciśnienie spadnie rance. Teoretycznie silnik powinien zadziałać. A tu jakieś nieprawidłowości występują. A tu jest ten słynny popychacz. Tak wygląda sprawa. To jest takie ciężkie życie elektryka, gdy musi. No po prostu tutaj mechanizm działa. Ale tu jest problem z panem popychaczem. To jest właśnie przyczyna, że to się wszystko zacina. Zaś nie działo i się zablokowało. Pieszczoty sprawiły, że się elementy przestawiły. No i tak to jest, jak myląca działa i się woda leje. Ale to trzeba robić tak, to trzeba w prostu padle. Wszystko, podłoża, wszystko. To jest mycie. Tu jest pani Lanca, która ma takie. Lanca Franca, która ma jakieś problemy z drożnością i przepływami. To jest taka dysza z zmiennej geometrii. I tak to wygląda właśnie. To jest taki element mosiądzopodobny, albo nawet z brązu, czy z piekła jakiegoś. Przetykanie igiełką coś chyba pomogło. Proszę, widać światło nawet wyraźniej. No, jaka poprawa jakości mycia. I tu jest kostki życia.